Siemaneczko, kochani, witam Was na moim kanale. Ja jestem Marta i dzisiaj kolejny film z boksów. Tym razem mamy challenge boksa, pokusiłam się na challenge boksa. Jest ze mną oczywiście Jacek, który będzie też się challenge'ował z jedzeniem. Mamy tutaj jedzenie z mojej ulubionej strony, nie będę wypowiadać nazwy, bo nigdy nie umiem, skrumi, coś takiego. Coś ty z tego. Możecie tam znaleźć takie boksy za 100 zł. Są różne boksy. Boksy challenge'owe, boksy azjatyckie, słodycze z całego świata. My już mieliśmy wszystkie, to jest ostatni boks, który kupujemy z tej strony. A więc może zacznijmy. Będziemy losować tak jak w zeszłych odcinkach. Nie będziemy do końca otwierali opakowania, tylko będziemy sobie łowili ze spodu, ze środka. A jeśli podobają Wam się filmy z boksami, to nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i wciśnięciu przycisku subskrypcji. Będzie nam bardzo miło. Gdy będzie nas więcej, to będziemy mogli robić nawet live'y na YouTubie, bo weszła nowa opcja live'ów, więc serdecznie Was zapraszam do subskrypcji kanału, żebyśmy takie live'y mogli robić. A teraz Jacek jako mój gość. Sprawdzę, czy tutaj... No. Ja mam co, no słuchajcie. O nie, ja już wiem, co to jest, nie! To jest, nie wiem, jest ostre na pewno, bo jest hot chili. I to jest, to są te chyba te, co na Ukrainie jedzą, te kalmary suszone, bo tu widzisz rybę, masz kalmara, to są kalmary suszone, fuj, ja sobie od razu biorę chusteczkę. Że to jest smaczne, że mądry wybój, że proteiny są ryby. No to będziesz to później że morska woda. Nawet sobie nie wyobrazić, jakie to jest niedobre. Ja już kiedyś próbowałam od kogoś. Niby tutaj jest, że to można tak zajebać. Jacek, jesteś gotowy? No. Uchylę takiego rąbka tylko, żeby nie zasmrodzić całej chaty. Myślisz, że to śmierdzi? No nie, nie śmierdzi tak. No to co ty chcesz? Proszę. Nie zauważę za nic. Nie, jednak śmierdzi. To jest ryba. Nie lubisz ryby, ja mam to. Jest dziwne. Na niedzielę całego. Wziąłam kawałek, ale to fuj, smakuje rybą. Mamy picie na popicie i chusteczki na wypluwanie, jakby co? Jacek challenge zaliczył, ja ugryzłam tylko kawałek. Nie zaliczyłaś. Dosyć, że jest to ostre. Czułam samą ostrość i taką rybę. No właśnie, nie jest ostre. Jest. Nie dla mnie. Jacek ma wysoki poziom ostrości, więc wiecie. Mm-hmm. Mam nadzieję, że ja wylosuję coś nie z rybami, nawet mogę jeść tego duriana, to... tylko nie ryby. Jakieś oceny tutaj, jakieś coś? Nie, bo to jest tylko challenge. To jest challenge box, więc nie wiem, czy chcesz wystawiać oceny nie, smakowe. Nie, challenge to tylko challenge. Czyli ma, ty nie zaliczyła, ja zaliczyłem, mam punkta. Powiedzmy. Ja losuję coś. No nie. A, to te. My już to znamy. Ale może jeszcze raz. Ale ja nie zaliczę znowu, bo to znowu jest związane z rybami. To jest mąż, kobieto jedna. To jest... Te wodorosty. Też my rybą, już to mieliśmy rybą, kiedyś. Słuchajcie to rybą i smakuje dziwnie. A Jackowi smakują, dlatego on chce to jeść. Nie, no, nie smakuje, że tak, że muszę to jeść tak czy coś w tym sensie, żeby to zajadł jak nie wiem co. Smacznego. Zobaczcie, jakie to jest cieniutkie. Jacek to wsadzi do dzioba. Ja nawet nie próbuję, bo ja wiem, że tego nie zjem. To są chyba, to nie są o innym smaku? Nie, to jest nawet lepszy niż tamto na pewno. Może widownia chce spróbować wodorosta? Widownia nie chce próbować wodorosta i ja się nie dziwię, więc Jacek ma 2 punkty, powodzenia. Oj, co damy. Na pewno wygrasz, bo to jest... No, tylko nie z rybami, mówiłam! Może taką postawimy to jakoś tą taką. Dobra. Teraz, teraz ja. Ty. Może już nie będzie ryby. A to ostre jest na końcu dopiero. To. Już mam 2 punkty. I to są. Co to jest? Jakieś lizaki? Nie wiem, co to jest. Coś takiego. I to jest pewnie ostre. Nie wiem, no zobaczyć. Ja nie wiem, co to jest. To jest lizak. No mi się też wydaje, że lizak, ale tak opakowany. Taki jeden duży? Tak. Mhm. Trzeba go jakoś połamać, żeby mieć kawałki. Nawet mamy tutaj z tyłu Instagrama i TikToka.
A więc mamy takiego lizaka. Nie wiemy, czy on jest ostry, czy co. W sumie tutaj nic nie jest takiego napisane. Więc Jacek, znajdź młotek. Co to młotek? Trzeba jakoś go podzielić. Nie możemy tak liznąć i fej? Liznąć i fej? No. Wygląda hot. Nie jest, ja bym tutaj zrobił. Oh, ja zaczynam pierwsza. I co? Dla mnie jest kwaśny mega. Aż mi w uszach strzela. To masz jedno zaliczone w końcu. Kwaśny i słony? Spróbuj, Jacek. Ja muszę się napić, bo to jest takie słone i kwaśne. Mhm. Może tam gdzieś ostre będzie w środku, czy coś takiego. To jest dziwne. No niby na obrazku to prozyrze w środku jest, aż inne warstwy będą kolejne. No dobra, jest dziwne. Słodki, kwaśny, nie o co chodzi. Ale mam punkta. Masz teraz punkta. Ja już mam trzy. Jakiś napój. Jakiś napój. Zaraz dowiemy się, co to jest. Wygląda jak sok z gołębia. Jak słyszycie jakieś dźwięki w tle, to pralka. Sorry. A to nie są też tych Japonii, to były jakieś takie... Nie wiem, ale proponuję, żebyś przyniósł przed tą szklankę i nalejemy trochę do szklanki, żeby zobaczyć, jaki to ma kolor w ogóle. Otwieramy. Pachnie metalem. Nie wiem, czy pachnie woźniny jest. O matko, to jest... Białe coś miało być na pewno. Jakieś gęste, jakieś takie to. No. Wygląda jak jajko. No pij. Chcesz spróbować pierwszy? Nie, ze wszystko muszę wybrać. To jest pierwszy. Co to jest? Nie wiem, to prawie smaku nie ma. Trochę słone wydaje się. O Jezus, wiecie jak to smakuje? No jak? Niby to jest gęste i ma taką konsystencję, no, ale smakuje jak smekta. Aha. Jeśli wiecie co to smekta, to wiecie. Nie powiem wam na co to jest. Mhm. Smakuje jak smekta. Niedobre. W każdym razie. No ale tutaj nie chodziło o to, żeby było dobre, tylko o to, żebyśmy spróbowali. No. I jeszcze, żeby resztę Jacek zjadł. O to chodziło. To masz drugi punkt. A, teraz ty. Drugi punkt też masz. A ty masz ile? 4. No. Jakieś cukierki, nie wiem co jest. Tutaj takie, o. Takie czerwone. Ostre, mamy papryczkę chili. Bo masz tutaj papryczkę. Są tutaj orzeszki, którym leci z uszu dym. Pachną okrutnie. Jak żołędzi wyglądają. Kuma, żele. Jakieś dziwne. A, jakie ostre! Powiem wam tak, że na początku smakuje to wiśniowo. Nie. Ja czuję wiśnie. A potem w środku są takie, taka coś, przyprawa tak, ostra tak. I jak się to rozgryza, to nagle jest takie buch i ja czuję, tak jak gryzłam po jednej stronie, to czuję to po jednej stronie taką ostrość. Jakby pierwszy ktoś dał, czy coś takiego. Nie lubię ostrych rzeczy, ryb i grzybów. Wszystko jak na razie mamy tutaj. Dla mnie okej, okay, jest przynajmniej trochę ostre. Zaliczasz mi? Tak. Moje resztki na chusteczce. To teraz ja losuję. Tak, ty losujesz. Co to jest? Jakieś cukierki. Fioletowe coś. I przypuszczam, że są ostre. Bo jest napisane toxic. I tutaj wygląda to jakby to były trzy beczułki. Zobacz, bo to wygląda, albo to jest takie... Nie wiem, może kształt po prostu taki ma. Kręca czy odczepia? Nie wiem. Najmniej. Ty to rozwalisz, co pudełko. No daj, żeby otworzył przynajmniej.
Nie umiem tego otworzyć. 5 godzin później. A bo to jest specjalne zabezpieczenie dla dzieci, żeby dzieci nie wzięły. Bo tutaj pisze, że jest tego, że nie wolno dzieciom do 3 lat. Znaczy od 3 lat to jest. W środku mamy takie cukierki. Ale tak. Fajne opakowanie. Plus za opakowanie, jak dla mnie. No. Super jest opakowanie. Później Jacek może sobie tam śrubki schować. Na przykład. I wiemy już, że to będzie znowu ostre, czyli znowu mój język ucierpi. Napiszę, że to wygląda jak niby cukierki, że nie wolno dla dzieci poniżej roku, 3 roku życia. Ale ładnie wygląda ten cukierek, zobaczcie. Różowy. Trochę jak coś świetli. Jest tutaj na rzeczy, musi być. Ja już biorę. No to bierz. Jaki kwaśny! Trochę kwaśny. To nie nasze dzieci mogą robić. Aż mi... Co? Śliny mi się tak pełną w buzi zrobiły, tak. Takie kwaśne. Robisz tak. O, ale lekko, lekko, już sam o czym róży takie kwaśne. Bo jak więcej tego bierzesz, to się robisz kwaśne. O Jezu, ale jak? Cytryna nie jest taka kwaśna, naprawdę, mówię wam. I on ma jakąś strukturę potem taką szorstką? Tak, jakby tam był jakieś te... O Jezu, cały czas czuję tą kwaśność, ja już nie mam tego cukierka w buzi, wyplął go, cały czas mi jest kwaśno. Ale to już nie jest kwaśny, przestałby już. I jak smakuje? No to by się słodki nagle. Jak cukierek normalny. Ale dziwne. Szok. Brytyjskie to. No jak na razie to było najlepsze z tego wszystkiego, ponieważ nie było to rybą i nie było ostre. Tak wczoraj to była ta. Jaki owoc? Wiśnia. Szary to jest wiśnia. Ale tak. To nie wiem, czarna wiśnia. Rozumiem to. Nie zapomnijcie wchodzić na moje media społecznościowe, takie jak Instagram i TikTok. Tam również dodaję różne filmiki, więc serdecznie was tam zapraszam. Jacek nie ma ani TikToka, ani Instagrama, ale nie. Czasami może wystąpić u mnie. To pisze, że to jest kilka smaków w ogóle w tym. To nie tylko jeden. A jaki ty, pokaż jaki ty masz buzi. Ty też masz różowy, ja też mam różowy. Dobra, teraz ty losujesz. Dobra, losuję. Na chusteczkę wypnę. A nie losowałem tego przed chwilą? Nie, to ja wylosowałam. No dobra. O, nie wiem, co to jest, takie żelki? Wygląda jak spaghetti. Z salami? Co to jest? Nie wiem. Żelki. Napisane salsa getty. W sensie takie długie jak spaghetti, zaraz wam pokażę. I tutaj... To coś jeszcze jest? Takie żółte coś? Ale śmierdzi okrutnie. Oj, wypadło coś tam na stół. Nie, wypadło. I tutaj jest jeszcze jakiś woreczek. I tutaj jest jakiś płyn. To chyba to jest tak musztarda jak była. Masz ten namoczyć po prostu. To nie tak się robi to. Nie wiem, a nożyczki tam są na stole, podasz? Mi już ostrością ręce śmierdzą. Jacek, pamiętaj, żeby potem paluszków do oczu nie wpychać, bo sobie... No, gdzież? Nie mów do mnie tak brzydko. Proszę, kochanie, co mówi. Dobrze. Dodaję sos. Wy tego nie widzicie, ale tutaj był taki sos. I ja go dodałam do tych żelków. On też śmierdzi. Ja cukierkaś nie zjadłem, więc. To są takie krótkie. To no może sosie, czy namyślałaś już? No ja to polałam tym sosem. No nie wiem, nie widzę na moim. A nie, jest trochę. No nie ma smaku żadnego. Jest niedobre, ja akurat ugryzłam jakieś ziarenko papryki. Więc sos jest ostry. Dla mnie smaku nie ma żadnego. Jest niedobre. Ale nie jest jakieś tam spektakularne do przeżycia. No. Da radę to zjeść. Mhm. Tyle zjadła rzeczy? To. A tego dwa, się napiłam, trzy, to zjadłam. Cztery, i to polizałam. Pięć. Tych dwóch tylko nie zjadłam. To pięć. Teraz ty losujesz może w końcu. A jak ci się podobają rzeczy w boksie? Co z tego zjesz? Tego Izaka pewnie dojem.
Te cukierki są fajne. To dopiję ewentualnie. I tamto, jak to smaku w ogóle nie ma, to zjedzamy. A tamto? Tamto nie. A te liście? Też nie. Czemu? Przecież je lubisz. Jasne, tak. Wylosowałam mentosy o smaku lukrecji. Znowu. Czy widownia lubi lukrecję? Widownia lubi lukrecję, więc my już to próbowaliśmy. Czy nie? Tak, wtedy. My już to próbowaliśmy na poprzednim filmie, więc sobie odpuścimy próbowanie tej lukrecji. No, z drugiej strony to i tak już jest wyzwanie, z drugiej strony. Tak. Bo już to jedliśmy. To nie ma sensu. Więc teraz Jacek. Goście z widowni zostaną. O nie, śmierdzące fasolki. A w nominach widać ludzi tutaj. Teraz że... będziemy, tylko nie patrz z tyłu jakie są, nie patrz, nie czytaj. Ale tutaj zapisane pewnie, że tak się nazywają, nie? Nie, żelki pisze, no to żelki nie. Jill Beans, czy jak toś tam tu masz. Tak. I można trafić różne ohydne rzeczy, na przykład skarpetę, żygi. Obramka, że ostrzeżenie, że... Jacek jak zwykle mi przerywa, on mi nigdy nie da powiedzieć do końca. Mhm, to mów, żygi, co jeszcze może być? Skarpeta, gluty z nosa. Aha, fajnie. Psia karma. No wiesz. To pewnie kolor nie ma znaczenia w tym momencie. Zgniłe jajo też może być. To jest nie to. Pewnie to będą gluty z nosa. Ja ze zielone. Jak nie uda się. To jest żółte, ja mam zielone. No dobra. Ziemniak. No wiesz. Chyba to samo mam po prostu. Możemy próbować każdej? No, opisy czytasz. No, nie można tego zjeść. Fuj. Co to jest buger? Boger. Bo to musi być to, co mieliśmy, bo nie ma innej zielonej. Bo albo jest jabłko, bo mi się wysypuje i tak trzymam. Nie, może otworzyłem. Albo jest ten boger, to jakby było... Może to jest ziemia, albo jakieś... Bo to drugi zielone to jest juicy beer, czyli... Słodkie jabłko, coś takiego, bo to jest dobra. Różka. Nie trafiliśmy na to złe. Różka. Chcesz jeszcze jedno spróbować? A, będę białe na przykład. Ja się już boję. Ja wezmę... jakieś tam... O, to też czarne. Śmierdziała, ale nie... No, nie wiem, co to jest. Ram. To chyba ja jest... mam czekoladę pudding. To jest chyba brudny... woda, brudna woda. No, może być. Psia karma. Fuj. Dobra, ma to oprawić cały stół. Miałam dwie złe fasolki. Pierw jakąś ziemię, a później psią karmę. To udało ci się ten to zjeść? Fuj, to było okropne. Czemu ja zawsze trafiam złe, a on jakąś zjadł ze smakiem, połknął, a on ziemię chyba jem. Bo nie było jeszcze takiego okropnego, strasznego, oprócz może tej ryby. Później będziesz jadł teraz to.